Ten film jest uzupełnieniem do materiału o zbrodni na Jolancie Brzozowskiej, więc jeśli jeszcze nie widzieliście tamtego, proponuję go najpierw obejrzeć, aby zrozumieć. Możecie kliknąć w odnośnik w prawym górnym rogu. Dlaczego zdecydowałem się nagrać uzupełnienie? Po publikacji odcinka uzyskałem dostęp do informacji, do których wcześniej dostępu nie miałem. Dzięki temu sprostuję kilka faktów, przekłamań i dorzucę kilka ciekawostek, których najprawdopodobniej nie dowiecie się nigdzie indziej. Wiele faktów na temat tej sprawy latami były utrwalane i przekazywane w kolejnych publikacjach, a nie zawsze były zgodne lub nie całkiem zgodne z prawdziwym przebiegiem tej historii, a tutaj mam możliwość je sprostować. Także bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! W materiale opowiedziałem, że cała trójka pochodziła z pełnych, normalnych rodzin. Lecz warto opowiedzieć, jak wyglądały role w grupie. Jak wynikało z opinii biegłych dotyczących Osińskiej, ważne były dla niej relacje z grupą, akceptacja grupy. To się zgadza z informacjami, do których dotarłem. Osińska oraz Gołębiowski byli w szkole popularni, zupełnie przeciwnie niż Marcin i Ogi Murawski. Jeśli miałbym to jakoś zobrazować, to Osińska i Gołębiowski byli właśnie szkolnymi gwiazdami, a Murawski w amerykańskim filmie dla nastolatków byłby kimś w rodzaju szkolnego frajera. Osińska obracała się w ciekawym, nazwijmy to w cudzysłowie, towarzystwie i nie należała do grzecznych. Wspomniałem również, że w nauce nie była orłem, ale przechodziła z klasy do klasy. Mogę to uzupełnić o informację, że sprawiała spore kłopoty wychowawcze, a jednym z przykładów było uderzenie nauczycielki języka rosyjskiego. Pomysł samego napadu miał wyjść od Murawskiego, który w ten sposób chciał zaimponować bardziej popularnym znajomym. Tutaj użyłem określenia znajomym, ponieważ to nie była trójka przyjaciół. Znali się ze szkoły, ale nie tworzyli paczki znajomych. Gołąb faktycznie trzymał się z Osą, ale nie Murawski. On nie był w tym towarzystwie. Po prostu z jakiegoś powodu zaproponował Gołębiowskiemu napad na biuro, na co ten przystał, a później, jak wspomniałem w materiale, dołączyła do nich Monika Osińska. Dlatego też pomysł napadu powstał spontanicznie w szkolnym bufecie i tak też został zrealizowany. Spontanicznie. Zatrzymanie, rola pasera i gryp z Jogiego. Zacznijmy od tego, kim był ów paser, któremu Osińska powierzyła fanty z biura Abigail. Był to 19-letni wówczas rówieśnik sprawców Sebastian M. Paserem został na dobrą sprawę w wyniku wyroku sądu. Chłopak chodził do szkoły, grał półzawodowo w piłkę i dorabiał sobie w restauracji. Monika Osińska po dokonaniu zbrodni przyniosła do domu Sebastiana skradzione rzeczy. Liczyła, że młody mężczyzna pomoże jej w sprzedaży fantów. Sebastian z początku nie chce tych rzeczy u siebie, jest nieufny, obawia się, że nie zna ich pochodzenia. Wtedy Monika wymyśla bajkę, że fanty należą do jej koleżanki, a jako potwierdzenie swoich słów wyciąga dowód osobisty rzekomej koleżanki. Był to dokument tożsamości zamordowanej Jolanty Brzozowskiej. Jest późna godzina, Sebastian ostatecznie zgadza się, aby Monika zostawiła te rzeczy, zostawia również dowód osobisty na wypadek, gdyby trzeba było spisać umowę. Kolejnymi śladami, które zostawiają po sobie sprawcy, jest zastaw lub sprzedaż biżuterii należącej do ofiary. Osińska podczas spisywania danych, jak to mają w zwyczaju punkty, które skupują takie fanty, podaje swoje imię, nazwisko Gołębiowskiego i adres rzekomego pasera, Sebastiana M., który mieści się na Gocławiu. Pagery skradzione z miejsca zdarzenia nie zostają sprzedane, a trafiają do użytku. Przynajmniej jeden z nich. Co więcej, Monika wymienia się urządzeniem z Sebastianem M. To był 1996 rok. Telefony komórkowe były rzadkością i czasami korzystano z pagerów. Sebastian uczył się, pracował w restauracji, grał w piłkę półzawodowo, rzadko bywał w domu, więc takie urządzenie posiadał. To właśnie te pagery zostaną namierzone i doprowadzą do schwytania sprawców. A jak doszło do namierzenia urządzeń? Tutaj zacytuję spory fragment artykułu, wywiadu z Krzysztofem Orszagiem z 2000 roku z tygodnik przegląd.pl. To wszystko działo się w roku 1996. Wtedy w Polsce niewiele osób miało telefony komórkowe. Moja sytuacja materialna w tamtych czasach była dobra i byłem jednym z nielicznych, który miał taki telefon. Bandyci zabrali go z miejsca zbrodni, a także pagery, więc mówiłem policjantom, że można telefon komórkowy namierzyć, że można sprawdzić, czy ktoś nie korzysta z pagerów. Wtedy młoda pani asesor zbyła mnie pytając, na czym bardziej panu zależy, na młodej dziewczynie, która zginęła, czy na tych zabawkach? Jak się okazało, sprawcy próbowali korzystać z komórki już 2 godziny po zbrodni, a ja sam jeszcze tego samego dnia, w którym mnie wypuszczono, ustaliłem, w jakim kwadracie, a właściwie trójkącie ulic przebywają sprawcy.
Dotarłem do pewnej osoby z Centertelu, która na bieżąco informowała mnie o ruchach tego telefonu. Policji to nie interesowało? Nie, potem kiedy te informacje zaczęli przyjmować, najbardziej ich interesowało nie to, gdzie jest telefon, tylko kto przekazuje mi informacje na jego temat. Cały czas uważali cię za podejrzanego? Cały czas. Mój telefon był na podsłuchu i w tej chwili z perspektywy czasu bardzo sobie to cenię. Dlaczego? Bodajże 18 lutego rano powiązałem sobie informacje, które zdobyłem. Już wiedziałem, gdzie mieszka, jak nazywa się, gdzie pracuje jeden ze sprawców morderstwa. Wtedy myślałem, że to zabójca, potem okazało się, że był to paser. Więc zaraz potem zadzwoniłem do mojego kolegi hydraulika, wpadłem na pomysł, że następnego dnia rano wybierzemy się tam razem. Że on pójdzie jako hydraulik, mówiąc, że coś przecieka. Że pójdziemy do niego do mieszkania i co tu dużo mówić, zrobimy u niego... Przeszukanie? I przesłuchanie. Nie baliście się, że zawoła swoich kolegów bandytów, że zacznie do was strzelać? Było nas dwóch, a poza tym byłem zdeterminowany. Byłem w tamtym czasie w stanie pokonać każdego. Przecież już pierwszego dnia po wyjściu z aresztu wiedziałem, w jakim trójkącie ulic na Gocławiu mieszkają sprawcy. Policji to nie przekonywało? Mnie tak. Zainteresowałem się również losem skradzionych podczas napadu pagerów. Używano ich. Więc załatwiłem sobie drugi pager o takim samym numerze przywoławczym co skradziony. W ten sposób ja dostawałem te same informacje, jakie dostawał sprawca. A policja? Dopiero 2 tygodnie później poprosili mnie o ten pager. A ja już wiedziałem o bandytach sporo. Gdzie mniej więcej mieszkają, że są młodymi ludźmi, że przynajmniej jedno z nich ma studniówkę. Znałem ich pseudonimy, Osa i Gołąb. Z pagera przesyłali sobie informacje. Trzeci Jogi nic nie przesyłał, bo jakby to zrobił, od razu byśmy go złapali. Znaliśmy go, pracował wcześniej u nas. W każdym razie jeden z nich, ten kelner paser, podpisywał się SM. Tak na logikę, człowiek raczej podpisuje się wpierw imieniem, a potem nazwiskiem. Imię dla młodego chłopaka to raczej nie Stefan, może być Sylwek, Sławek, Sebastian. Informacje na pager podpisane SM wychodziły z jednej firmy. Zadzwoniłem tam i zapytałem o Sebastiana. Potem miałem pytać o Sławka, potem o Sylwka i tak dalej. A dziewczyna, która odbierała telefon, zapytała, czy chodzi o Sebastiana. Potem, gdy sprawdziłem jego dyżury, potwierdziło się, że gdy były telefony na pager z tamtej firmy, on był zawsze w pracy. Wszystko pasowało. Nie ukrywam też, że poszukując zabójców korzystaliśmy z pomocy jasnowidzów. Ci ludzie potrafili określić, że napastników było troje, że była wśród nich dziewczyna, określili kolor jej włosów, wygląd pozostałych, ich miejsca zamieszkania, a sprawców w ogóle było czworo. Troje zabójców i paser. Co policja powiedziała, kiedy wszystko im przedstawiłeś? Mój telefon był na podsłuchu. Dziś jestem za to policji wdzięczny, bo nie pozwoliła, byśmy poszli z kolegą do tego pasera. Pewnie gdybyśmy tam poszli, byłby problem. Zwłaszcza jeśli znaleźlibyśmy to, co znalazła policja. Na przykład dowód osobisty Joli. Nie wiem, jakbym się wtedy zachował. Policja wchodzi do mieszkania Osińskiej i Sebastiana 18 lutego 1996 roku o godzinie 20. Zatrzymuje obie osoby, a także dokonuje przeszukania obu miejsc. Rzekomy paser nie sprzedał żadnej z rzeczy, które przyniosła mu Monika, ta je po prostu zabrała kilka lub kilkanaście dni później. Zabrała wszystkie rzeczy poza jedną. Dowodem osobistym Jolanty Brzozowskiej. Feralny dokument policja znajduje w kurtce Sebastiana. W przestrzeni publicznej pojawiała się informacja, również w moim materiale, i tu muszę uderzyć się w pierś i przyznać do błędu, że rzekomy paser wyjawił adresy całej trójki. Nie jest to prawdą. Sebastian poza adresem Moniki nie znał adresów pozostałych, więc nie mógł ich podać. Przesłuchania podejrzewanych Sebastiana i Moniki były podobno bardzo brutalne, a do bicia używano chociażby krzeseł. To były też lata 90. i o takich metodach było dość głośno i były dość powszechne. Tak naprawdę to Moniki zeznania, o których wspomniałem w materiale, były pierwszymi, które pogrążyły całą trójkę. Tutaj wspomnę, że łatwość, z jaką Osa poszła na współpracę, była zaskoczeniem dla jej otoczenia. Jak wspomniałem na początku, znała się z ciekawym towarzystwem, a jej bratem był mężczyzna o pseudonimie Hiszpan. Gangster z grupy Henryka Niewiadomskiego, pseudonim Dziad. Panowie zasiadali razem nawet na ławie oskarżonych, więc jej pójście na współpracę tak szybko mogło być zaskoczeniem. W późniejszym liście, który Murawski wysłał do kolegi o grypsowaniu, również wspominał o tym, że to rzekomy paser, kolega Osy, wydał ich. Zacytuję fragment. Sprzedał nas, nie z Robertem, ten paser od strony Moniki. Ta kurwa też siedzi na Białołęce, chodzi o pasera i chyba go skitrają do wora. On sprzedał Monikę, a Monika mnie i Roberta.
Prawda była jednak taka, że cała trójka zeznawała na siebie. Gołąb i Osa wzięli udział w wizji lokalnej, a Jogi uzupełnił zeznania Osińskiej o fakty, których nie mogła znać, ponieważ w czasie zbrodni przetrząsała mieszkanie i jadła tatar. Mimo wszystko Jogi w areszcie na Białołęce miał opowiadać, że wspomniany Sebastian właśnie ich sprzedał, czego ten się wypierał i obaj ostatecznie trafili na tak zwaną odstawkę do czasu wyjaśnienia. Kiedy śledztwo się zakończyło, prawda okazała się inna od tego, co opowiadał Jogi, a on sam sprowokował sytuację, po której trafił na tak zwane ochronki. Dziś według informacji, do których dotarłem, Jogi to osoba spokojna, nie wchodząca w drogę innym, a nawet pomocna. W więzieniu jeszcze niedawno pracował jako kucharz, oczytany, inteligentny, edukował się kończąc kilka szkół. Od niedawna może i ubiega się o warunkowe zwolnienie, póki co bez rezultatu. Według tego samego źródła sąd argumentował to wysokim stopniem zdemoralizowania w momencie popełnienia zbrodni, brakiem emocji czy też wyrzutów sumienia. Ciekawą postacią całej historii był Krzysztof Orszak. Jak wspomniałem w materiale, co potwierdzają również jego słowa w cytowanym przeze mnie artykule, był pierwszym podejrzanym w sprawie. Nie wspominałem jednak dlaczego. Otóż według różnych źródeł Orszak miał lub przynajmniej był podejrzewany o romans z Brzozowską. Fakt, że miał żonę, z pewnością miał wpływ na podejrzewanie go o zlecenie zabójstwa młodej kobiety. Oczywiście niczego nie zlecił i w tej sprawie był niewinny, jednak taki właśnie miał być powód jego aresztowania na początku śledztwa. Jednak to był człowiek, który nie odpuszczał tak łatwo. Już po zatrzymaniu sprawców i ich skazaniu uprzykrzał im oraz ich rodzinom życie w każdy możliwy sposób. Na przykład w okolicach miejsca zamieszkania rodzin sprawców, czyli na Gocławiu czy w Ząbkach, wynajęte przez niego osoby roznosiły po skrzynkach pocztowych ulotki z danymi sprawców, krótką informacją co zrobili oraz komunikatem „nie pozwólmy, by ci ludzie wyszli na wolność”. Co więcej, rodziny ofiar miały regularnie dostawać głuche telefony. Matka Osińskiej przeżywała również takie akcje jak pukanie nocą do drzwi czy oblanie jej czerwoną farbą. Sama Osińska zresztą w cytowanym przeze mnie liście w materiale wspominała o bezpośredniej krzywdzie, jakiej doznała jej matka z jej powodu, a w bardzo świeżym artykule na OKO.press pada takie stwierdzenie. Myśli o Krzysztofie O., choć dostawał kolejne wyroki za handlowanie ludźmi, teraz media o nim milczą, jakby się zmówiły, ale on czeka gdzieś przyczajony, by zrobić jej krzywdę, zemścić się za Jolkę. Takie lęki chodzą Monice po głowie. Już po skazaniu, kiedy sprawcy prosili o coś administrację zakładu karnego i dowiadywał się o tym Orszak, to on wtedy interweniował tak, żeby prośba nie została spełniona. Jak tylko mógł, uprzykrzał im życie całymi latami, aż do momentu, kiedy sam znalazł się po drugiej stronie muru. Bo jak wspomniałem, później popadł w konflikt z prawem i to kilkukrotnie, ale to już zupełnie osobny temat. W każdym razie jego upór musiał być ogromny, jeśli po ponad 20 latach Monika Osińska nadal się go obawia, a osoby, które odbywały karę czy to z Osińską czy Gołębiowskim, wspominały, że Orszak przewijał się w rozmowach z nimi. To wszystko, co chciałem uzupełnić odnośnie materiału głównego. Do zobaczenia.